W 16 kolejce drugiej ligi rywalem siatkarzy Enei KKS-u Kozienice był AKS Piąte Liceum Ogólnokształcące Rzeszów. Gospodarze byli zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania. Zespół Marka Grzelczaka zajmował drugie miejsce w tabeli i nad plasującą się na 8 pozycji młodzieżą z Rzeszowa miał aż 24 punkty przewagi. Trener KKS-u w wyjściowym składzie dokonał jednej zmiany. Na parkiecie zabrakło Krzysztofa Jeziorowskiego, którego na środku bloku zastąpił Bartłomiej Koryciński. W wyjściowej szóstce zagrali ponadto Wojciech Kwiecień, rozgrywający, w przyjęciu Kacper Kendra i Daniel Ostrowski, atakujący Marcin Obremski i drugi z środkowych bloku Maciej Kałasz, na libero Robert Głogowski. Od początku ton rywalizacji nadawał nasz zespół. Goście mieli sporo problemów z przyjęciem zagrywek. KKS szybko odskoczył na kilka punktów i utrzymywał przewagę przez niemal całą partię. W końcówce gościom udało się doprowadzić do stanu po 23, ale ostatnie dwie piłki padły łupem naszych zawodników. Lepiej w drugą partię weszli rywale, którzy na początku prowadzili różnicą 4 punktów. Jednak był to ostatni fragment spotkania, gdy rzeszowianie dotrzymywali kroku naszej drużynie. Od stanu 4-8 KKS wygrał 12 z 13 kolejnych akcji i miał wynik pod kontrolą. W końcówce tej odsłony trener dał pograć zmiennikom. Po ataku Piotra Skołbani Kozieńczanie triumfowali 25-18. Trzecia odsłona rozpoczęła się od prowadzenia AKS-u 3-0. Jednak później szybko górę wzięły umiejętności i doświadczenie gospodarzy. Od stanu 14-13 Kozieńczanie zdobyli 4 punkty z rzędu, m.in. dwa razy zatrzymując rywali blokiem. W kolejnych minutach przewaga KKS-u urosła do 7 punktów i ponownie kluczowe znaczenie miał blok. Ostatecznie po ataku ze środka Bartłomieja Korycińskiego wygraliśmy 25-19 i całe spotkanie 3-0. Z całą pewnością nie był to porywający i emocjonujący mecz, ale trudno było takiego oczekiwać. KKS udowodnił swoją wyższość, dopisał kolejne 3 punkty i może już skupić się na kolejnym spotkaniu. Wynikiem 3-0 zakończyła się także większość pozostałych spotkań tej kolejki. Karpaty rozbiły Błękitnych, skazując zespół z Robczyc na walkę w barażach o utrzymanie. Z kolei Arka, wygrywając na wyjeździe z Ekstransem, zapewniła sobie miejsce w czołowej czwórce. Nie obyło się bez niespodzianek. Mosir dopiero po tiebreaku pokonał na wyjeździe Hutnik Kraków. A GKPS wygrał drugi mecz w sezonie i pierwszy na parkiecie rywali. Siatkarze z Gorlic ograli 3-0 Spartę Kraków. Ta kolejka, choć nie przyniosła żadnych roszad w tabeli, dała odpowiedź na 2 pytania. W playoffach o awans poza Karpatami, KKS-em i Mosirem zagra także Arka. Każdy z tych zespołów ma jeszcze szansę na pierwsze miejsce. Na 2 kolejki przed końcem Karpaty mają punkt przewagi nad KKS-em, 3 nad Mosirem i 4 nad zespołem z Chełma. Ekstrans i Hutnik zakończą sezon po rundzie zasadniczej, a baraże o utrzymanie czekają Błękitnych, AKS, Spartę i GKPS. W najbliższy weekend siatkarze odpoczywają. 17. kolejka zostanie rozegrana 13 lutego.